Dzień dobry, dzień dobry. Tradycyjnie dla statystyki raporty fiskalne dobowe z 19. Tym razem tego dnia były dwa raporty fiskalne dobowe, ponieważ od 19. uruchomiona już została nowa kasa. Aczkolwiek na starej kasie jeszcze trzy paragony zostały nabite, ponieważ kasa fiskalna nie była połączona z linkerem. Dlatego tutaj trzy y, paczki są ze sklepu internetowego, no i 99 paczek z Allegro. Łączny tam przychód to prawie 6000 tysięcy złotych. I teraz tak, nowa kasa jest zafiskalizowana i do Urzędu Skarbowego zgłoszona. Teraz się podobno sama już zgłasza, no bo jest online wszystko, więc sama się zgłosiła, że u mnie już pracuje. A druga kasa fiskalna, znaczy teraz tak, drukarka fiskalna się sama o, zgłosiła, a kasa fiskalna zostaje. Oczywiście ma przegląd zrobiony, zostaje w razie jakiejś tam awarii dużej, jakby serwisant nie mógł przyjechać, gdyby trzeba było coś tam nabić na kasę fiskalną, no to obydwie pozostawione są jedna jest, cały czas będzie pracowała a druga będzie tak wiecie, w razie czego żeby tam coś nabić na szybko czy żeby może gdzieś coś na jakimś wyjeździe nabić może kiedyś stanę na rynku może kiedyś pojadę na jakąś giełdę więc kasa fiskalna zostaje no bo zawsze może się przydać nie likwidowałem jej a, a teraz wszystko będzie szło przez drukarkę fiskalną więc będą nowe raporty fiskalne Mamy dzisiaj 30. dzień wyzwania i aktualnie przychód wynosi 105 446 zł, czyli. Czyli po prostu idealnie. 100 tysięcy złotych udało się w ciągu 30 dni osiągnąć, także super. Oczywiście jest to tylko z raportów fiskalnych dobowych, nie uwzględniam tutaj faktur. No tych faktur to jest tam, nie wiem, 100 czy 150 około wystawionych, ale tego nie liczę. Niech wyznacznikiem będą, będzie klient indywidualny i, i te, nie będę w ogóle doliczał faktur, niech, niech będą, mówię, te tylko raporty z kasy fiskalnej, no bo to jest tak fajnie policzalne i widać tak naprawdę progres. Temat dzisiejszego odcinka: pilnie poszukuję dwóch pracowników. To znaczy, będę pilnie poszukiwał dwóch pracowników, ponieważ się okazało, że dziewczyna, która pracuje ze mną od roku, która zna cały asortyment, która bardzo szybko pakuje paczki, która praktycznie jest ze mną od roku, wszystko ze mną ustawia. Wszystko, wszystkie te produkty, które ja wprowadzam, ona wdraża na bieżąco, pomalutku, jest mega, mega doświadczona, wraca na studia dzienne. No i niestety, pracownik stracony. Z tego co wiem, Allegro teraz wprowad... będzie wprowadzało. Wysyłki paczek też w sobotę, więc w sobotę będzie mogła pracować. No i myślę sobie, że jeszcze może trochę w piątek, nie wiadomo jak tam będzie, ale czasami często to znaczy, o tak, na, na jej uczelni jednak ten piątek jest wolny, także piątek i sobota i niedziela powiedzmy, może coś by te paczki tam mogła popakować. Aczkolwiek, no mówię, to już nie będzie to. No i tak naprawdę, mówię, będę poszukiwał dwóch pracowników, dwóch studentów. ...których tak naprawdę będę musiał przeszkolić... ...będę musiał wdrożyć we wszystko... ...będę musiał zapoznać z towarem... ...trzeba będzie z nimi, wiecie, przećwiczyć wszystkie sytuacje... ...jakieś tam trudne z klientem... ...jakieś takie trudniejsze zamówienia... ...jak pakować, jak wysyłać, na co zwrócić uwagę... ...żeby nie wysyłać brudnych... ...na przykład czasami się to gdzieś tam pobrudzi... ...żeby na to zwracali uwagę... ...no naprawdę będą musieli... ...po prostu wyzwanie... ...jest to dla mnie ogromne wyzwanie... ...będzie to dla mnie ogromne wyzwanie... ...żeby tych dwóch pracowników e, nauczyć wszystkiego... A ja już mówię o nauczeniu pra pracowników, a tak naprawdę tych pracowników jeszcze nie mam. I nie wiem, czy u mnie na wiosce tych dwóch pracowników, dwóch studentów uda mi się pozyskać. Także nie wiem, jak do tego wszystkiego podejść. Koniec końców może będę sam wszystko pakował. Zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyniknie. Będę was na bieżąco informował. No temat, temat mówię, dość ciężki. No i ci pracownicy praktycznie już, i teraz nie wiem, czy już dawać teraz ogłoszenie i może Moje ogłoszenie, że jest tutaj praca w miejscowości, może wpłynie na nich, że wybiorą na przykład studia, żeby w weekendy chodzili do szkoły i przyszliby do mnie do pracy. Czy może poczekać do 15 gdzieś tak września, jak oni już będą mieli decyzję podjętą, no to już będę przynajmniej wiedział, kto zostaje w miejscowości, a kto wyprowadza się do innej miejscowości, tam gdzie będzie studiował. Nie wiem, jaką decyzję podjąć. Czy to już teraz rekrutować? Myślę sobie, że może tam teraz już ogłoszenia, zobaczymy, co tam w ogóle z tego wyniknie. Aczkolwiek chciałbym zatrudnić dopiero od 1 października, dlatego tak wiecie. Kurcze, nie wiem, no mówię, bije się z myślami, cały czas kombinuję, myślę, jak to zrobić, żeby było, żeby było dobrze. No na pewno będzie dobrze, o, to nie ma wyjścia, tylko, tylko zobaczymy, jak to się odbije na mnie i na mojej pracy. Czy będę musiał od poniedziałku do piątku zasuwać i te paczki pakować, czy jednak uda się kogoś znaleźć. Chciałbym dzisiaj troszeczkę poruszyć temat sklepu internetowego, który tworzę sam i właśnie chcę, żebyście się na czym nie że chcę. Chciałbym wam powiedzieć, że ja tak naprawdę nie potrafię zrobić sam sklepu internetowego, więc skorzystałem z gotowego rozwiązania. Sklep internetowy fajnie idzie, zamówienia wpadają. Zadzwoniła ostatnio do mnie pani, czy mam 15 minut żeby porozmawiać? No mam. No i ona mi powiedziała, to by mógł pan zrobić, to by mógł pan zrobić to, to, tam, to ulepszyć, że klienci. Na to zwracają uwagę. No cudawianki po prostu. I przysłała mi takiego maila, żebym to wszystko wdrożył, żebym na stronie głównej, tak jak tu widzicie, na Jakiś slider, tak, lewa kolumna, lista. O, no widzicie tutaj karty produktu, co mam zmienić, co mam udoskonalić, co mam uzupełnić, co Google lubi, na co jeszcze tam zwracać uwagę, żeby po prostu jak najwięcej tych klientów przyszło i żeby mieli jak najłatwiej. No, i dzisiaj sobie od rana siedziałem, tam nie wiem, 3-4 godzinki. Zobaczcie, do wszystkiego mam przesłaną instrukcję obsługi, jak to zrobić, więc jest po prostu pokazane. Biorą mnie za rączkę i prowadzą. Kliki tu, 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 zmień to, 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 to. I ja sobie tym oto sposobem malutku tworzę sklep internetowy, który jest tak naprawdę stworzony, można powiedzieć, no w 100% w sumie przeze mnie, no bo. W 100% go robię sam, prowadzę go sam, znam go sam, produkty wprowadzam sam i się fajnie, fajnie się sprzedaje. I za chwileczkę wam pokażę, jak się sprzedaje, jak wygląda kampania ta shopper i, i jakie mam co do tego plany, bo plany na wrzesień są naprawdę ogromne. Ale mówię, wszystko jest bardzo fajnie. Przeanalizowali mój sklep internetowy, podpowiedzieli mi, co mam zmienić, co mam dodać. Także do niektórych rzeczy się tak troszeczkę. No, nie zastosowałem ich, bo mi się nie podobają osobiście, ale większość z tych rzeczy zastosowałem. I teraz jak wygląda Shopper Kampania? Shopper Kampania to są po prostu reklamy wyświetlone w Google tylko że przez idzie to wszystko przez Shoppera. I myślę sobie, że to jest dobre dla mnie rozwiązanie, bo o niczym tak naprawdę nie muszę myśleć. Myślą za mną, za mnie osoby, które się tak naprawdę tym zajmują. Ja widzę statystykę, ze statystyki jestem zadowolony, więc, więc nic dodać, nic ująć. Widzicie. Moja reklama wyświetliła się 129 tysięcy razy, koszt wyświetlania tych, re... o koszt kliknięć 565 zł, kliknęło 2700 osób, no i dzięki temu powstało 112 transakcji i przychód to jest 6824 zł na 565 zł kosztów Reklamy, czyli wydaje mi się, że jest to bardzo fajnie, a tak naprawdę na razie się reklamuje, reklamuje, ale wiecie, ludzie przychodzą, zakładają konta, trafiają do sklepu wiecie, ten sklep im się gdzieś tam pojawia, gdzieś tam się pozycjonuje i tak naprawdę myślę sobie, że jakbym skończył kampanię e, reklamową, no to jacyś klienci by tam już na pewno zostali, dlatego chcę tutaj docisnąć na maksa i już wam pokazuję, jaki mam plan od września. Aktualnie kampania reklamowa wynosi mi 20 zł dziennie, czyli płacę gdzieś tak no, 600 zł, tak średnio na miesiąc za tą kampanię. A teraz planuję od 1 września uruchomić kampanię za 5000 zł netto, czyli 6150 brutto. Dziennie będę wydawał 164 zł na kampanię. I zobaczymy, jakie mi to przyniesie rezultaty. Z tego, co tam już się dowiedziałem wstępnie na infolinii, ponieważ rozmawiałem z opiekunem, oni tam jeszcze przeprowadzą jakąś analizę, czy te 164 zł to w ogóle będzie warto wydawać. Aczkolwiek próbuję, testuję, sprawdzam, e, wszystko chcę się na własnej skórze dowiedzieć. Także, także będę tak testował. A myślę sobie, w porównaniu do salda Allegro, które płacę, to te 5000 zł to jest dosłownie ułamek. No, ułamek to jest 10%, czy tam 15% z salda Allegro, które ja muszę mam do opłacenia co miesiąc. Także te 5 tysięcy złotych to jest tak... Pff, wiecie, tak? 5 tysiączków, co to jest? Jak czasem mam do, na Allegro do zapłaty 50 tysięcy na przykład. No to mówię, te 5 tysięcy to jest tak naprawdę nic, a myślę sobie, że przyniesie fajną korzyść, fajną rozpoznawalność i, i moja reklama będzie się gdzieś tam pojawiała i trafi do tych... Yy, no to trafi tam, gdzie ma trafić. Mam jeszcze jeden plan reklamowy, ale to dopiero będę we wrześniu o tym myślał, zobaczymy, jak budżet pozwoli. We wczorajszym odcinku wspominałem o tym, że Allegro usunęło mi około 20 ofert. Zrobili to dość fajnie, bo napisali mi w jednym mailu, chyba w jednym mailu, no, w jednym mailu, że usuwają mi te wszystkie oferty i dali mi usunięte oferty Jeden... I wymaga poprawy, czyli dali mi dwa, minus 20 punktów. Także w porządku. Myślałem, że dadzą mi minus 20 za każdą ofertę, także byłoby tu minus 400 punktów. Ale niestety jest, no znaczy niestety, na szczęście jest tylko i wyłącznie minus 20. Także jestem, można powiedzieć, zadowolony, no bo tam wiecie, nie przestrzegałem regulaminu, że ten zapis tam był. Wczoraj wszystkie 250 aukcji przeleciałem, sprawdziłem, zweryfikowałem, i już teraz myślę sobie, że nie ma się do czego doczepić. Teraz chciałbym Wam jeszcze pokazać, jak wygląda Allegro Ads, bo dość widzę że tutaj mi ostatnio kliknięcia podskoczyły prawie pod 200, podeszły. Kliknięcia 2957, czyli chyba tyle tam, co było w Shopper. Koszt 1376 zł zapłaciłem i wartość sprzedaży 13 tysięcy. No czyli widzicie, że to mi się tak czy siak opłaca, aczkolwiek tam był dużo lepszy wynik dla porównania. Nie, widzę, że wynik tak jest podobny. Cofnąłem sobie teraz. Tam miałem koszt kliknięć 565 i 7 tysięcy przychodu, a tutaj mam koszt kliknięć 1376 i 13 tysięcy złotych przychodu. Tyle, że wiecie, u siebie w sklepie nie płacę prowizji Allegro, nie? A tutaj jednak na Allegro płacę. Dlatego, no, dlatego będę jeszcze temat też... Yy, no będę, mówię, przyciskał te kampanie reklamowe, bo tak naprawdę na reklamie się świat opiera, a a tak naprawdę chcę to wszystko, mówię, zrobić sam, wypróbować i pokazać wam, jak z tym tematem działam. Wy mi też sporo podpowiadacie, sporo mi maili piszecie, dlatego dziękuję. Będę uruchamiał jeszcze sklep internetowy na Facebooku. Już tam wspominaliście, że potraficie to fajnie ogarnąć, żeby tam się fajnie sprzedawało, dlatego na pewno będę korzystał z tego udogodnienia, jakim jesteście wy, żeby mi tam coś podpowiedzieć, bo na Facebooku się aż tak nie znam. Trochę tam rzeczy reklamuję też sam. Ale no mówię, ja tu testuję i tak naprawdę dzielę się, dzielę się wiedzą, a wy macie tylko między wierszami sobie tam czytać i weryfikować sobie samemu. No mówię, ja robię po swojemu, wy sobie róbcie po swojemu i jest pięknie. I jeszcze na szybko chciałbym poruszyć temat tych 50 tysięcy, o których mówiłem w ostatnim odcinku. Nikt się do mnie nie zgłosił jak na razie, że chce mi te 50 tysięcy pożyczyć, aczkolwiek dostałem mnóstwo maili, chyba z 10 czy 15, że tam fajnie finansowanie, że tam, że tam kredyt, nawet tutaj są jakieś komentarze. Na 50 tysięcy to dużo papierów nie trzeba. Nie wiem, w jakim banku masz konto, ale wem banku od takiego przychodu, co, co masz, to 50 tysięcy jest od ręki. I tutaj jeszcze ktoś mi to napisał jest prosty sposób pozyskania finansowania, postara się o wydłużenie spłaty u dostawcy, dzięki temu uzyskasz dodatkowe środki bez oprocentowania. Zazwyczaj tak robię, że tam proszę o odroczony termin płatności, o 7 dni, czy tam 30, zazwyczaj się bez problemu zgłasz... bez problemu... No, bez problemu się tam zgadzają ci, co to produkują, powiedzmy, czy importują, no bo dla nich to jest, jak widzą, jak sprzedaje na Allegro, no to Chętnie mi takie terminy dają. Aczkolwiek co do tych, ja wiem, że mógłbym tam sobie w M banku wejść i zamiast płacić, nie wiem, 10, 12 tysięcy, mógłbym zapłacić 5 tysięcy. Aczkolwiek mi bardziej chodzi o taki, o taką stricte biznesową, można powiedzieć, propozycję, no bo to jest tak. Ktoś przelewa 50 tysięcy, my podpisujemy umowę, ja te 50 tysięcy, wiecie, kotłuję przez cały rok, kotłuję, 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 niczym się nie muszę przejmować, że muszę te raty spłacać, no bo jakbym sobie wziął raty w banku, no to powiedzmy miałbym, nie 5-6 tysięcy złotych raty miesięcznie, no to wiecie, nim ja bym się rozpędził, nim bym zamówił tak naprawdę towar, nim by on do mnie doszedł na przykład z Chin, no to już bym musiał pierwszą ratę Zapłacić. A tak mówię, bym kotłował te 50 tysięcy, kotłował. Jakby przyszedł czas spłaty, to po prostu troszeczkę bym mniej towaru zamówił, na przykład, i wiecie, bym sobie te 50 tysięcy wyciągnął, 60 powiedzmy, 2 tysiące bym sobie wyciągnął z obrotu i bym danej osobie oddał. A przez te, 50, przez te 12 miesięcy, 365 dni, te pieniądze by się cały czas kotłowały i cały czas bym się, wiecie. Nie musiałbym mieć w tyle głowy, że gdzieś tam. Ktoś, kto pieniądze ode mnie chce. Oczywiście jest tam y, jakiś zapis taki prawny, narzucony od góry, że w ciągu tam pół roku, chyba te pieniądze, tak czy siak, bym musiał oddać, jakby osoba chciała, żebym mu jej oddał. No ale to też by nie był jakiś tam kłopot, no bo mieć czy nie mieć, a to jest mówię. Czysto biznesowa propozycja dla kogoś z kanału, która jest tak naprawdę tylko rzucona w eter, jeżeli ktoś. Się na coś takiego zdecyduje, no to niech do mnie napisze, a jak nie, to nie. No, dla mnie to nie jest, wiecie, jakieś życie czy śmierć. To po prostu ma być zatowarowanie, ma być cała kasa wrzucona w towar, żeby po prostu, wiecie, niektóre rzeczy przyspieszyć. Jest to stricte biznesowa taka propozycja. No mówię, po co mają pieniądze leżeć i, i się gdzieś tam kurzyć, jak, jak można je gdzieś tam ulokować. A wiecie, a źródła finansowania, inwestorzy i to wszystko, no to to jest teraz na porządku dziennym, tylko trzeba. No, wiecie, trzeba dobrze, dobrze zainwestować i wiedzieć, w jakieś tam zaufanie powiedzmy mieć, a myślę sobie, że osoby, które ten kanał powiedzmy śledzą, nie wiem, od roku czy od dwóch lat, no to jakieś już tam zaufanie sobie ze mną e, po, takie malutkie chociaż mają, bo często piszecie mi, że mnie znacie. <laughs> ja was oczywiście no nie znam, ale wy oglądając te wszystkie moje odcinki, często piszecie, że czujecie się tak, jakbyście mnie znali, no to. No to mówię, no to jest tylko, mówię, takie rzucone w eter. Co jakiś czas, jak mam jakiś pomysł, no bo teraz jest przed świętami, no to przed świętami mogę sobie taki pomysł rzucić. Też sobie sprawdzę ten M-Bank, na pewno sobie sprawdzę jakieś tam inne, no ale mówię, to jest kwestia. Ja tam wolę mieć, wiecie, spokojną taką głowę, że, że te 50 tysięcy to tylko, mówię, raz wziąć raz oddać 60, 62, a nie tam się bawić w jakieś dokumenty, raty, kredyty. to ja mogę, wiecie, ja mam zdolność kredytową tak jakby odłożone na czarną godzinę. Zdarzy się jakaś na przykład okazja taka, że nie wiem dofinansowanie będzie można jakieś pozyskać, powiedzmy na coś pół miliona i ja se wtedy przekalkuluję, że na przykład, że trzeba mieć wkładu własnego powiedzmy 30%, a oni dają pół miliona na coś. No to wiecie, ja wtedy sobie biorę kredyt na przykład i biorę pół miliona dotacji z Unii Europejskiej na przykład, bo konkursy są różne z Unii Europejskiej i, i biorę sobie dotacje i biorę sobie to i na przykład buduję sobie jakąś halę, nie wiem, 500 metrów kwadratowych za milion złotych, taką już, nie wiem, dostosowaną pod jakieś maszyny czy coś, wiecie, różne rzeczy mogą do głowy człowiekowi przyjść, a nie warto się zatowarowywać na kredyty, no bo znaczy nie warto, ja tak uważam, no bo no bo ten kapitał i to wszystko samo się buduje, no bo ja mam pieniądze cały czas w obrocie, tylko podbieram troszeczkę pieniążków na to, żeby żyć tak naprawdę i żeby tam, no, no, żeby żyć, po prostu podbieram sobie pieniędzy, a kapitał się cały czas buduje, no bo pieniądze cały czas są, co przychodzi? Ja mam cały czas puste konto. jak Jakieś tam nagle jakieś pieniądze będą 3-4 tysiące, mówię kurczę, już nie ma co płacić 3 tysiące, zamawiam in, jakiś inny towar, wprowadzam jakieś, nie wiem, 5 nowych produktów i wydaję kasę. I tak jest w kółko, że ja mam cały czas zero na koncie i cały czas się kotłuje, kotłuje, te pieniądze się cały czas, wiecie, są w obrocie. Nie ma tak. Gdyby było 50 tysięcy, by wpłynęło na konto, no to te 50 tysięcy w jeden dzień byłoby wydane i już by do mnie jakieś 10 palet towaru, powiedzmy, szło, czy tam 5. No i tak, i tak po prostu, tak se po prostu żyję, że, że, że się wszystko kotuje. Dobra, bo długi odcinek wyszedł, uciekam.